pionierzy pisizmu, hunwejbini pisizmu. Można by tych ludzi nazywać bardzo różnie. Oni ostatnio dali nam Polakom kolejny przykład swojej twórczości, mianowicie zaprezentowali spot z wykorzystaniem elementu obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Ja już nie będę powtarzał tego wszystkiego, co Państwo usłyszeli na temat używania ofiar Holokaustu, używania wizerunku obozu, niemieckiego obozu śmierci w polskiej kampanii wyborczej. Bo w tej sprawie wypowiedział się nawet prezydent Andrzej Duda. I dla każdego uczciwego człowieka, niezależnie od przekonań politycznych, to, co zrobili działacze Prawa i Sprawiedliwości, ci hunwejbini, pionierzy Prawa i Sprawiedliwości, czy pionierzy Kaczyńskiego, u każdego, powtórzę, mądrego i porządnego Polaka, niezależnie od różnic politycznych, to po prostu budzi poczucie obrzydzenia. Pewnych rzeczy się w polityce nie robi. Ale ja chciałbym Państwu zwrócić uwagę na jeden aspekt. Dzisiaj pisowcy usiłują nam wmówić, a być może mówią prawdę, że za tym spotem stoi pan Michał Moskal, doradca prezesa Kaczyńskiego, jego asystent i tak dalej. Młody człowiek, który od dziecka jest w Prawie i Sprawiedliwości. I na jego przykładzie widać dobrze, co się dzieje z ludźmi, jeżeli ich wychowuje Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński nie ma dzieci, jak wszyscy doskonale wiemy. Jego politycznym dzieckiem, i to w takim zupełnie, bym powiedział, elementarnym tego słowa znaczeniu, jest właśnie tenże Michał Moskal. I w tym nie ma nic złego, że politycy mają swoich wychowanków. To jest absolutnie naturalne i w tym nie ma nic, podkreślmy, ani złego, ani nagannego. To dobrze, żeby politycy młodzi mieli ideały, mieli swoich idoli i na nich uczyli się tego trudnego rzemiosła, jakim jest uprawianie polityki. Ale my na przykładzie tego pana Moskala i jego spotu możemy dostrzec inny, bardzo ważny moment, a mianowicie do czego uczy młodych ludzi, jakiego podejścia do polityki uczy tych młodych ludzi Jarosław Kaczyński. I to jest podejście, które każe im dla tych przywilejów, dla tego, co już ten młody człowiek, który dopiero co wszedł do polityki dzięki Kaczyńskiemu, ale już został zepsuty blichtrem tej polityki, tym uprawianiem sobie, prawda? Wszyscy pamiętamy, to jest ten młody człowiek, który sobie robił zaręczyny w państwowej kopalni. Prawda? Jak takie książątko, któremu wszystko wolno. Ale Jarosław Kaczyński nauczył go nie tylko korzystać, ile wlezie z państwa polskiego, bo tego nauczył wielu, ale on go również nauczył, jak jego zdaniem trzeba uprawiać w tym państwie polskim politykę. Trzeba używać kłamstwa, trzeba używać haniebnych porównań, trzeba być cynicznym do samego końca, by te wszystkie przywileje, które tak spodobały się małemu Moskalowi, mógł mu Jarosław Kaczyński dalej gwarantować. Oni muszą wygrać te wybory, by tego wszystkiego, co tak się Moskalowi spodobało, nie stracić. I dlatego, i tego ich uczy Jarosław Kaczyński, dla utrzymania władzy możecie zrobić wszystko. Wszystko jest dozwolone, byle tylko utrzymać się u żłobu. I dlatego, proszę Państwa, tak ważne jest, byśmy na tego typu praktyki odpowiedzieli solidarnym udziałem 4 czerwca w naszym narodowym akcie sprzeciwu wobec rusyfikacji Polski. Bo tego typu spoty wyborcze i tego typu retoryka i tego typu ustawy, jak oni przyjmują, to są ustawy, retoryka i sposób uprawiania polityki, które w sposób absolutny zbliżają Polskę do Rosji i nas politycznie, ideologicznie rusyfikują właśnie. Jeżeli macie Państwo w tej sprawie wątpliwości, to odpowiedzcie sobie na pytanie. Dzisiaj Amerykanie i Zachód, którzy robią wszystko, by pokonać Rosjan na froncie, jednocześnie protestują i to coraz głośniej przeciwko tej antydemokratycznej ustawie przyjętej przez polski Sejm i podpisanej haniebnie przez Dudę. Dlaczego oni to robią? Bo są prorosyjscy? Nie. Żaden debil nie uwierzy dzisiaj w to, że Ameryka i Zachód jest prorosyjska, bo wydają ogromne pieniądze. Niemcy dziś już dużo więcej niż Polska wydają na to, by Ukraina wygrała tę wojnę.
z Rosjanami właśnie. Więc nikt przy zdrowych zmysłach nie uwierzy, że oni jednocześnie tak wiele ryzykując, tak wiele stawiając na szale w tej wojnie z Rosją, z drugiej strony będą w Polsce popierać prorosyjską opozycję. To przecież byłoby nielogiczne. Oni dzisiaj tak samo za wartości krytykują Kaczyńskiego, jak krytykują Putina. Polityka Kaczyńskiego stawia nas ideologicznie po tej samej stronie, co Putin, przeciwko wartościom Zachodu. I dzisiaj musimy zdawać sobie z tego sprawę i pokonać tych hulwejbinów Moskali PiSu i pokonać Moskali na froncie wschodnim, tym froncie rosyjskim. Jestem przekonany, że nam to się uda. Phew.